typowym sportowcem. Słuchaj, muszę o to zapytać. Dlaczego akurat kolarstwo? Wiesz co, nawet nie wiem, kiedy to się narodziło, bo sportem zajmowałem się całe życie. Wcześniej pływałem od 5 roku życia do 13, w międzyczasie jeszcze biegałem. No i tak wyszło po prostu kolarstwo. Może dlatego, że wygrałem biegi przełajowe w Międzyborowie. Osoba, która wręczała mi za zwycięstwo nagrodę, był to Grzegorz Krainer. To jest bardzo znakomity polski kolarz. On zaproponował mi po prostu sprawdzian na specjalnym cyklu ergometrze i tak po tygodniu czasu zostałem kolarzem. No właśnie, zaczynałeś w wieku 15 lat. Czy dla tak młodego sportowca to te treningi, ciągłe życie podporządkowane treningom nie jest dużym wyrzeczeniem? Wiesz co, na początku to nie było dużo wyrzeczeń, bo to było wszystko jakoś tak na luzie traktowane. Całe życie zajmowałem się sportem, tak jak wspomniałem wcześniej, więc to było nic nowego, tak? Potrafiłem sam się zmobilizować, trenować sam, więc te jakoś efekty przyniosły po prostu po 9 miesiącach pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski, tak? Więc to było takie ukoronowanie. Zaczynałeś w klubie cyklista Żyrardów. Jak wspominasz swoich pierwszych trenerów? Czy chciałbyś kogoś tutaj szczególnie pozdrowić? Z moim pierwszym trenerem był Grzegorz Ratajczyk i dobry jest to trener. Dobrze mnie nakierował. Rozwijałem swoją karierę całkiem dobrze. Zaczynałem od szosy, w międzyczasie jeszcze był tor. No teraz obecnie jestem kolarzem torowym i na bardzo dobrym poziomie. Czyli jednak wolałeś tor? Wybrałem tor. Nie lubię moknąć na deszczu, więc jest o wiele bardziej urozmaicony. Nie muszę siedzieć cały czas na tym rowerze przez 6 godzin, załóżmy dziennie, a na torze mam po prostu treningi siłowe na siłowni, na torze różne tempówki, więc to jest bardziej urozmaicone i w tym kierunku poszedłem też. A teraz, skoro już wspominamy o treningach i o tym, jak one wyglądają, jak jest ułożony plan treningowy, jak to się odbywa? Wiesz co, to zależy od przygotowań, bo tak jak jestem w trakcie przygotowań do startów, trening zaczyna się o godzinie 7. Jest to trening na specjalnych rolkach przystosowanych do roweru. Tam robię jakieś tempówki, 4 do 5 tempówek. Trwa on do godziny czasu. Jem obiad, znaczy jem śniadanie. Następnie jadę na główny taki trening, który jest o 10. Trwa on do 13-14 godziny, to jest w zależności siłownia, szosa, podjazdy, starty, różne, przeróżne treningi. Godzina 16, kolejny trening do godziny 18.30 mniej więcej trwa i to jest taki uzupełniający. Też mogą to być różne techniczne starty, takie rzeczy. I czasami jak starczy jeszcze sił, to godzina 20 jest dodatkowy trening, taki jak pływanie, czy takie odnowa biologiczna, można powiedzieć, tak? Odpoczynek. Czy właśnie takie wygrywanie to w pewnym momencie nie uzależnia? Uzależnia, na pewno uzależnia, bo jest na pewno jakaś tam przykrość, jak nie staję na tym podium, tak? Wiem, że jestem jakoś dobrze przygotowany, ale coś zawsze jest nie tak. No. Zawsze po starcie trzeba przeanalizować te swoje biegi, swój start, czy gdzie błąd popełniłem, gdzie było dobrze, co mam poprawić i to tak do dalszej pracy po prostu mobilizuję. Co chciałbyś przekazać osobom, które dopiero zaczynają działać w tym sporcie lub ewentualnie noszą się z pomysłem rozpoczęcia treningów? Treningów kolarskich, żeby rozpocząć, co bym mógł przekazać? Na pewno jest to fajne doświadczenie, tak? Życiowe. Poznaje się sporo ludzi, bo na wyścigach naprawdę można poznać dużo ludzi, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Można pozwiedzać inne kraje, no nie jest to takie typowe zwiedzanie, tylko no chociaż zobaczyć, tak, przez okno samochodu, czy z drogi z lotniska do, na tor kolarski, do hotelu, czy coś, no zawsze jest coś innego, tak. Bariera językowa, no to też nie będzie jakiegoś problemu, bo sam siebie po prostu przejdzie to, że się nauczysz tego języka, tak. Więc to nie jest taki duży problem. No jest dużo plusów, dużo też minusów. No wyrzeczenia też są, tak? Jak się chce trenować na wysokim poziomie, to jest bardzo dużo wyrzeczeń. Na pewno, ale
jest dużo też plusów, tak? Stajesz na podium, jesteś zadowolony, chcesz więcej, więcej i dążysz do tych wyników, tak? Jakie plany na kolejne lata? Powiem ci, na kolejne lata, no nie wiem, jestem w przygotowaniu do Igrzysk Olimpijskich. Czy to wyjdzie, zobaczymy po czasie, tak? Jest jeszcze 2,5 roku do startu, no zobaczymy. Najbliższe zawody mam już za 2,5 tygodnia na torze w Pruszkowie, na które bardzo serdecznie zapraszam. Są to zawody trzeciej kategorii UCI, jeden z ważniejszych. Mam nadzieję, że pojawią się zawodnicy z innych państw. Będzie większa rywalizacja i naprawdę są to dobrze zorganizowane zawody na wysokim poziomie. A następne zawody, no nie wiem, są Mistrzostwa Polski w sierpniu bodajże, Mistrzostwa Europy w październiku, następnie Puchary Świata, kolejno ze 4 Puchary Świata są do obejrzenia w telewizji choćby, tak, w zimie. No i na następny rok myślę Mistrzostwa Świata, tak, luty, okolice lutego. No to są na razie takie najbliższe plany, tak. W międzyczasie jeszcze wyjdzie 1 200 000 różnych zawodów, takie Grand Prix, załóżmy Cottbus, Wiednia, Moskwy, w przeróżnych państwach, w przeróżnych miastach. Puchary Polski dochodzą. Mam nadzieję, że nie zatrzymamy się tylko w Pruszkowie, a będziemy też jeździć trochę po kraju, tak jak Łódź ma bardzo ładny tor, Szczecin. Może tam byśmy zorganizowali zawody, ale tego jeszcze nie wiadomo, tak? To nie od nas zależy. Serdecznie chciałbym pozdrowić moją ukochaną kobietę, Anetę, za pomoc rodzicom przez tyle lat, co mi wspierali, pomagali, no oczywiście dziadkom, znajomym, trenerom i moją całą ekipę, z którymi jestem praktycznie cały czas, więc dla nich serdeczne podziękowania.